Doskonała aplikacja do tworzenia map umysłu w bardzo prosty sposób. Jak widać, w momencie kiedy chcemy tworzyć taką nową mapę, wpisujemy sobie tutaj temat, wybrać kolor można ramki, no i utworzymy. Rozpoczynamy przez dwukrotne kliknięcie. Pojawia się nam pierwsza główna komórka. W tym miejscu tutaj zmieniamy kolor ramki. Tu oczywiście dodajemy tekst. W tym miejscu ten tekst można sobie dowolnie powiększać i decydować o jego położeniu. Także edytor jest bardzo prosty. W tym miejscu można rysować rzeczy wybranym przez siebie kolorem albo pisać. A to jest to, co mnie najbardziej interesuje. Tutaj wstawiamy pliki z komputera, filmy z YouTube, z Facebooka oraz bezpośrednie połączenie z Flickrem, z którego możemy pobierać darmowe zdjęcia. I w tym momencie poszukuję terminu wanna. Jest tutaj przykład, ale niezbyt dobry. Załóżmy, że wybierzemy to zdjęcie, dodamy. Jak widać, już mamy zilustrowany obrazek. Jak będziemy dodawać kolejne komórki? Poprzez dwukrotne kliknięcie. Każdy z tych elementów tworzy nam kolejną komórkę, można ją dowolnie przesuwać. Aha, jest jeszcze taka ciekawa rzecz, jak możliwość wprowadzenia dodatkowych notatek. Przez ponowne kliknięcie ta notatka zostaje ukryta i rozwijam ją wtedy, kiedy tego będę potrzebować. Tutaj każdy ten element można dalej edytować. Można to oczywiście sobie przesuwać w dowolnie wygodne dla siebie miejsce. Również tą funkcję możemy tutaj robić zoomem. Jest podgląd na zobacz całość, który dostosowuje się do wielkości ekranu, który mamy. Także, tak jak widać, każdą komórkę edytujemy w ten sam sposób, tworząc kolejne grupy. W tym momencie tutaj dodam kran. Spróbuję znaleźć do niego zdjęcie. Jak widać, ten proces przebiega dość szybko. No natomiast nie zawsze znajdziemy odpowiednio szybko zdjęcie, bo ich wybór jest duży i one czasami tematycznie nie są rzeczywiście związane. Tutaj udało mi się znaleźć jakiś kran i już mamy tutaj dodane. Jeszcze wstawię polskie znaczenie w notatce. Dodam. Kliknę ponownie na notatkę i już tu się nam rozwija kolejny. Także jak widać, proces zawsze w ten sam sposób. O ile robimy taką mapkę tematycznie związaną ze słownictwem, tutaj łazienki akurat. Dostęp do zdjęć jest duży, szybki i taka mapka powstaje dość szybko. Jeśli mapka już jest gotowa, to taką mapką możemy się podzielić. Można ją zamieścić na Facebooku, można ją zamieścić na Twitterze,
można ją przesłać na mail do przyjaciół. Jak widać, tutaj mamy link i jest również kod, który można zamieścić, żeby osadzić sobie taką mapkę na naszej stronie. W tym momencie skopiuję ten kod. I już będę mogła go wstawić. Miłej zabawy.